Witam Was na kanale Krzysztof Spinik i Przygoda. Dzisiaj vlog z Krzysztofem i Maniusiem przez telefon. No właśnie, dzisiaj będzie vlog z Maniusiem, to znaczy, widzicie, Mańka nie ma, ale za chwilę zadzwonię do niego, chwilę z nim porozmawiam. Ale zanim zadzwonimy, to powiem Wam coś takiego. Dzisiaj taka śmieszna sprawa, coś takiego wymyśliłam. Akurat deszcz, słuchajcie, pada, tylko nie wiem jaki deszcz, to jest chyba deszcz bocznie padający. A ten, który dzisiaj padał podczas jazdy autobusem, bo wracałem z pracy razem ze swoją ukochaną i ze swoim dzieckiem, nagle zaczął padać deszcz. Słuchajcie, my w autobusie, tak mniej więcej na środku, zaczął padać deszcz i boczne szyby były praktycznie nietknięte. Przednia była cała zalana wodą. No i wymyśliłem, słuchajcie, coś takiego. Nagle się pochyliłem nad moją ukochaną. Powiedziałem jej, że słuchaj, zaczyna padać deszcz. Rozgląda się, mówi, że tak? Ja mówię, no, ale to jest deszcz przednio padający. Popatrzyła się na mnie, a ja mówię, no tak, no bo on z przodu pada, bo z boku są nietknięte szyby, więc stwierdziłem, że to jest deszcz przednio padający, czyli ten, który z przodu pada. Teraz pada deszcz, ale ja bym go nazwał, że jest boczny padający. No takie klimaty. Jeszcze zrobiłem oczywiście taki chłopaku gest ręką i już humor poprawiony. Dobra, to tak a propos tego deszczu, bo wyszedłem z domu, stwierdziłem, że nagram dzisiaj takiego krótkiego vloga z Maniusiem. Zaraz do Maniusia zadzwonię i później powiem jeszcze, co i jak w tym tygodniu będzie, jakie będą atrakcje. No dobra, to wybieram numer do Maniusia. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Zielona słuchaweczka. Jeszcze raz, co jest? Głośnik i zaraz zobaczymy, czy będzie dobrze słychać. O, słuchaj dobrze. Witam Cię bardzo serdecznie, a teraz nagrywam vloga z nami. To znaczy, Ty jesteś na telefonie, a ja jestem tutaj w plenerze. Dobrze. Co tam u Ciebie słychać? Jesteś stęskniony za... Co? Jesteś stęskniony za, za rybami? Dobra, Maniek, zostaw to wszystko, wiesz. No. Dobra, Maniuś, słuchaj, ale poczekaj. Zostaw to wszystko, nie uchylaj rąbka. No, zostaw to wszystko, słuchaj, na ten. Na nasze spotkania. Dobra, Maniuś, Maniek. Dobra, ja mam do Ciebie prośbę, abyś pozdrowił naszych wszystkich widzów, którzy nas oglądają. Wszystkich widzów, którzy oglądają i nie oglądają. Wybór należy do nich. Czy są przygotowani i to w stanie wejść? Będzie mocne wejście, bo tak? Z tego stanu się już nie wychodzi. Nie, to ja przyznam, nie, że z tego stanu już nie wychodzimy. No dobra, Maniuś, słuchaj, wiesz, ja się do ciebie odezwę, wiesz kiedy? Na koniec tygodnia umówimy się, bo mamy jeszcze spotkanie z takim youtuberem nad wodą, ale to później powiem.
powiem tuż przed spotkaniem, dobra. Dobra, Maniuś. Jeszcze. Dobra, a tu musisz ogarnąć sprawę. Dobra, jeszcze raz pozdrów wszystkich widzów serdecznie i kończymy rozmowę. Dobra, na razie, cześć. Cześć. Chłopaku, na razie. Chłopaku. No dobra, słuchajcie, nie będę dzisiaj skakał z żadnego drzewa, nigdzie nie będę wychodził z żadnych krzaków. Po prostu powiem tak, w czwartek jadę w końcu na króciutki urlopik. Będę nad bardzo fajną, urokliwą rzeką. I tam nakręcę kilka takich filmów, podejrzewam, że dwa albo trzy filmy nakręcę. Takie bardziej krajobrazowe. Także tak to wygląda. Potem wracam. Wracam i szykuję się nie w tą niedzielę, bo w niedzielę wieczorkiem wrócę. Za tydzień w niedzielę szykuje się wypad na pewno na rybki. Na pewno będzie Maniuś, ale jeszcze słuchajcie, może tak się zdarzyć, że jeszcze będziemy mieli spotkanie z youtuberem, nie powiem jeszcze którym, ale z youtuberem, robi bardzo fajne filmy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, na pewno jak to ogląda, to wie, o kogo chodzi. Skontaktuję się telefonicznie i ustawimy sobie spotkanie. Mam nadzieję, że jesteś przygotowany na spotkanie z nami. No dobra, to będę kończył. Jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Słuchajcie, tutaj z tymi subskrypcjami to tak, raz jest jeden do przodu, raz jest do tyłu. I ja powiem, no tak, szczerze, moi drodzy, ten kanał będzie bardzo specyficzny. Na tym kanale będą bardzo takie, rzekłbym, mało poważne rzeczy, aczkolwiek chodzi o jakąś tam jakiś humor, jakiś dystans do siebie, bo ja to lubię się śmiać, ale tylko i wyłącznie z siebie, nie lubię się śmiać z innych ludzi, także wszystkie żarty, wszystkie nasze klimaty są związane z nami. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do subskrypcji tego zwariowanego kanału. Powtarzam, zwariowanego kanału, bo tutaj na tym kanale nie będzie. Ja to ciągle powtarzam, ale naprawdę słuchajcie, my z bratem jesteśmy, jacy jesteśmy. No po prostu chcemy tak, żeby było. Tyle, słuchajcie. Serdecznie was pozdrawiam. Maniek też was serdecznie pozdrawiam. No i jeśli wyjdą wszystkie plany, jakie mamy razem z moim bratem, no to będzie bardzo śmieszne. Mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że spowodujemy uśmiech na waszych twarzach. Taki nasz cel jest. Kontynuować dalej pasję wędkarską, spinning, przede wszystkim spinning, słuchajcie, kochana pasja nasza, no i oprócz tego dobrze się przy tym bawić i śmiać. Mam nadzieję, że ja to wiem, że będzie dobrze. Dobra, kończę, bo już tyle razy się z wami żegnałem. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się do następnego spotkania. A i będą te filmy z tamtej rzeki. Lecę do domu, bo pada deszcz. Teraz to już chyba przednio pan opadający. Nie wiem, co bym myślił. W każdym razie. Powodzenia, pozdrawiam. Cześć. Yeah.
do następnego spotkania z nami. Na razie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Lew. Subskrybujesz Krzysztof Spiniki Przygoda? To czas najwyższy.